kolejny w tym pięknym miejscu, aby w sposób uroczysty uhonorować strażaków odznaczeniami resortowymi. Życzę wam wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom, druhnom i druhom, bezpiecznego spełniania waszej misji. Ćwierć miliona ćwierćwieczy było czasem przeobrażeń, przemian. Straż ogniowa, która walczyła nie tylko z pożarami, zmieniła się w pełni profesjonalną służbę z szerokim zakresem działania, także w różnych rodzajach ratownictwa. W wielu już 25-lecia Państwowej Straży Pożarnej to dzieło strażaków, które zaczęło się w Kuźni Raciborskiej. Tak szczerze mówiąc, to wtedy powstawała ta prawdziwa marka Państwowej Straży Pożarnej, jak powiedział pan komendant wojewódzki. Wtedy też powstawał Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Strażacy, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej wtedy i ochotnicy, jak również inne służby, budowali wtedy ten system, który pozwolił opanować największy pożar w Europie. Chcę podkreślić, że jubileusz Państwowej Straży Pożarnej, tak zacny, 25-letni, to jest również święto strażaków ochotników, którzy w zeszłym roku mieli jubileusz stworzenia Związku Ochotników Straży Pożarnej. W ciągu ostatnich dwóch, trzech lat kilkanaście samochodów trafiło znowu do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, ale też do Państwowej Straży Pożarnej dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu. Natomiast największym, wydaje mi się, osiągnięciem w tym roku to dzięki staraniom tutaj komendanta powiatowego z Państwowej Straży Pożarnej jest pozyskanie środków na termomodernizację z komendy i strażnicy w Radziankowie. My też. Kilka lat temu w tym miejscu obiecałem wam, strażakom z Powiatowej Straży Pożarnej, że gmina zobowiązuje się do przekazania działki pod budowę nowej strażnicy. Sprawa trochę się niestety ciągnęła. Na dowód tego, że coś jednak robiliśmy, przyniosłem dzisiaj komendantowi naszemu, panu Piotrowi Krężelowi, ten pamiętnik. To jest nasza dokumentacja z postępowania przez ostatnie 3 lata. Ale myślę, że ten pamiętnik grubszy już specjalnie nie będzie. Pani starosta przed chwilą, do niedawna pełnomocnik burmistrza miasta do spraw majątku, no, zobowiązała się i jestem przekonany, że dojdzie do zamiany tych gruntów jeszcze w tym roku. I tu znowu uśmiechamy się do komendanta wojewódzkiego. Panie komendancie, załatwiamy tak trudną sprawę. Świetna lokalizacja. Teraz czekamy na ruch ze strony komendy wojewódzkiej. Przepraszam, że przy takiej uroczystości w taki sposób wykorzystujemy to zdarzenie, ale liczymy na to, że coś się tu wydarzy. Będziemy służyć. Dziękuję. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Zapraszam na grochówkę.